Olsztyn będzie miał festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. 6 i 7 września na terenie zmodernizowanej plaży miejskiej nad Jeziorem Długim odbędzie się Green Festival, podczas którego wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. 16 lipca w restauracji Przystań w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy poinformowali o szczegółach festiwalu i opowiedzieli o jego organizacji. To nasi mieszkańcy, olsztynianie, niejednokrotnie formułowali takie oczekiwania, że ważnym wydarzeniem, bardzo pozytywnym, które powinno być organizowane w Olsztynie, powinien być organizowany festiwal muzyczny, festiwal, gdzie mogą przyjechać zespoły, znakomite zespoły z całej Polski. Podczas 2 dni Green Festivalu odbędzie się 10 koncertów. Pierwszego dnia na scenie wystąpią zespoły Riffertone, KCZ, Wonky One, Hey oraz wokalista Artur Rojek. Dzień później zagrają i zaśpiewają Kraków Street Band, folkowy zespół Południce, Ania Rusowicz, Kuba Badach i jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, Kaja. Festiwal zostanie podzielony na 3 strefy, w których nie zabraknie atrakcji dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych ekologią, zdrowym trybem życia i aktywnością fizyczną. Oprócz koncertów na uczestników festiwalu czekać m.in. będą przegląd filmowy, festiwal kulinarny, ogród zabaw i wyścigi smoczych łodzi. Wszystko, co wiąże się z zdrowym trybem życia, ekologią, również slow foodem, to miejsce wyznacza charakter tej imprezy. Organizatorem festiwalu została spółka Agora, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę organizacji tej imprezy. Łącznie do ratusza wpłynęły 4 takie oferty. Myśmy w ubiegłym roku przy przygotowywaniu budżetu wspólnie z Radą Miasta starali się wygospodarować środki na ten festiwal. Znaleźliśmy 200 tysięcy złotych i praktycznie na początku roku 2014, po uchwaleniu budżetu, przystąpiliśmy do rozmów z potencjalnymi organizatorami tego festiwalu, a następnie wybraliśmy grupę medialną Agora. Olsztyn Green Festival będzie imprezą płatną. 2-dniowy karnet kosztuje 35 zł, jednodniowy 20 zł. W dniu imprezy będą droższe o 5 zł. Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu można znaleźć na stronie internetowej www.olsztyngreenfestival.com.